Wysoka Rado, Panie Prezydencie, na ostatniej sesji zadałam pytania związane z możliwością wykupu lokali komunalnych na własność powyższej, przy wyższej bonifikacie, która obowiązuje dotychczas. Powiem tak, odpowiedź oczywiście dostałam, wyczerpującą zresztą, tyle że ona no nic nie zmienia. Ja nie ukrywam, że jest grupa mieszkańców i to z różnych części Piły, którzy wydzwaniają do mnie jako do takiego, no nie wiem, czy powiernika, czy tego, który artykułował w czasie ostatniej kadencji problemy wykupu lokali komunalnych, problem tego wykupu. No i ja w związku z tym zwróciłam się do prezydenta i do rady, do przewodniczącego rady. Notabene na początku naszej kadencji pan przewodniczący rady oraz wiceprezydent szef spotkali się ze mną, z koleżanką, ile pamiętam, jako członkami klubu koalicyjnego. Ponieważ my wykazywałyśmy żywe zainteresowanie zmianami, czy wykazywaliśmy jako klub zmianami w tej polityce lokalowej. No więc wtedy jakoś tak nie potrafiono nam dokładnie udzielić odpowiedzi. Proszono nas o czas związany jakby z zapoznaniem się z analizą sytuacji funkcjonowania tych lokali komunalnych, rozłożenia ich jakby, no, gdzie co, kto i gdzie, w jakich budynkach, po ile. No i przymiarki do obowiązującej już w końcu od, bowiem, prawie 8 lat uchwały w sprawie wykupu lokali komunalnych, która niestety, no widzimy odpowiedzi, no jest jakby kontynuacją poprzedniej polityki. Ja chciałabym się tylko odnieść do kilku tutaj sformułowań pana prezydenta. Przepraszam bardzo, pani radna, my mówimy o już złożonych, tak, interpelacjach? Tak. Okay. Więc w udzielonej mi interpelacji na temat wykupu lokali komunalnych, czy zmiany polityki, czy podwyższenia bonifikaty, czyli wykupu po korzystniejszej cenie, pan prezydent sugeruje, że, znaczy udziela odpowiedzi, czy zrozumiał, o tak, że ja proszę o wyzbycie się całej substancji. Cytuję, prowadzona przez gminę polityka w zakresie zasobów mieszkaniowych nie ma na celu wyzbycia się całej substancji mieszkaniowej poprzez sprzedaż jak największej liczby mieszkań, ale ich racjonalne zbywanie. I ja również się z tym zgadzam i nie miałam takiego zamiaru, żeby sugerować wyzbycie się wszystkich lokali komunalnych, ale wyzbycie ich się na tyle, aby one przestały być ciężarem dla budżetu miasta oraz dla wszystkich mieszkańców, którzy składają się w końcu na utrzymanie tych lokali, na utrzymanie części wspólnych, na remonty, na płatności związane z wynagrodzeniem osobowym w MZGM-ie i wieloma innymi kosztami, które, powiem państwu, naprawdę są znaczne w stosunku rocznym. Pozostawienie części, no przynajmniej dużej części mieszkań, jako z myślą o najbardziej potrzebujących, najniżej uposażonych materialnie, uważam, że jest niezbędne. Zatem wyzbywanie się to była jakby źle odebrana informacja pana prezydenta. To chciałam sprostować. I znowu powtarza się zdanie. Nie może więc gmina sprzedać wszystkich lokali, których jest właścicielem. Teraz następny fragment odpowiedzi. Podwyższenie obowiązujących aktualnie bonifikat naruszałoby zasady równego traktowania mieszkańców, premiowałoby bowiem tylko tych najemców, którzy dotychczas nie wykupili zajmowanych lokali mieszkalnych. I znowu chcę się nie zgodzić, ponieważ o jakiejkolwiek niesprawiedliwości czy sprawiedliwości mowy nie ma, gdy w innych miastach, Szczecin,
Bydgoszcz, Wrocław, wiele innych w Polsce mieszkania były sprzedawane z bonifikatą 95-98%, a u nas de facto, bo do 80% nie oznacza 80%, czasami jest to po prostu 50%. To wówczas też nie mówiliśmy, czy nie przyjmowaliśmy, że nasi mieszkańcy są traktowani trochę inaczej, czy niesprawiedliwie. Poza tym uważałam i nadal uważam, że umożliwienie wykupu mieszkań spowoduje ich ruch polegający na tym, że ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy na remonty, mogę prosić, bo nie mogę się skupić. Bardzo proszę. Ta część najemców, którzy nie mają pieniędzy na remonty z racji wieku czy statusu materialnego, będą mogli te mieszkania po prostu zbyć. Są to najczęściej duże mieszkania. Ludzie sobie dadzą radę. Pójdą na mniejsze, bardziej wyposażone ci starsi ludzie. To sprzedadzą młodym. Młodzi będą mieli własność, dostaną zabezpieczenie hipoteczne, kredyt hipoteczny, bo będą mieli własność. Wyremontują. No po cóż my tak bardzo wyręczamy tych mieszkańców, najemców lokali komunalnych? I znowu jest użyte słowa całej substancji. I to jest to właśnie, przed chwilą tłumaczyłam, ta obawa pana prezydenta ze względu na status osób, które wynajmują, po ewentualnym wykupieniu nie będą w stanie ponosić kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Doprawdy nie bójmy się, trochę odwagi. Także przyznam szczerze, że odczuwam pewne rozczarowanie, bo w tamtej kadencji byłam w opozycji, a w tej kadencji jestem w koalicji. I nie dlatego, że jestem w koalicji, ale dlatego, że mieszkańcy uważali, że nasza moc PiS-u sprawcza pewnie będzie trochę inna, bo tu nie chodzi o całkowite wywrócenie tego do góry nogami. No proszę państwa, no nie możemy traktować przy sprzedaży najemcę, który wkładał, utrzymywał na jakimś poziomie, inwestował w mieszkanie przez dziesięciolecie całe, nieraz 30 lat mieszkają ludzie, 50 lat, zakładali centralne, zmieniali instalacje. Tak samo jak kogoś, kto wykupił parę lat temu i dostaje praktycznie, no parę, no może paręnaście lat temu i ma takie same prawa. No jak... Jakie zasługi ci ludzie, którzy utrzymywali przez ten czas, przez dziesięciolecia, mają dla gminy na pewnym poziomie substancję swoją lokalową, utrzymywali na dobrym poziomie? Jak to skutkuje? Możemy się przekonać na przykładzie mieszkania komunalnego Róg Roosevelta Ludowej, w którym są piece, który trudno sprzedać. Najserdeczniej, także... pani radna, ja rozumiem, okay, że pani otrzymała interpelację i nie jestem i w czasie, zadowolona. I nie jest pani zadowolona z tej treści. Chciałbym państwa prosić, aby w tym punkcie do tych kwestii związanych nie z meritum sprawy, bo tak naprawdę ten temat przez panią poruszony, myślę, że wymaga w innym punkcie jakby dalszych nie wiem, wyjaśnień czy uwag. Tak? Natomiast jakby proszę w tym punkcie nie kwestii merytorycznych już samej uchwały, samej interpelacji czy zapytania nie ponosić. Ale ja przepraszam, panie przewodniczący, bo ja nie zrozumiałam, żeby nie powtórzyć na przyszłość błędów. Czy to był punkt odpowiedzi na interpelację, tak? To był tak, w którym pani. I ja w tym punkcie mogę na przyszłość dyskutować, czy zabiera mi się głos? Nie, oczywiście, tylko. To starałam się właśnie wyrazić swoje i emocje, i wiedzę, i względy merytoryczne. Ja rozumiem, tylko właśnie jakby proszę odróżnić te dwie kwestie, jakby techniczna, tak? Bo gdyby okazało się, że prezydent nie udzielił odpowiedzi w terminie, tak? Albo nie wiem, nie na temat. No to jest ten moment, żeby radny, no właśnie korzysta z tej takiej ochrony i ta
ten status interpelacji i zapytania no, no, ma taki, a nie inny charakter, aby móc też na sesji jakby wyartykułować te okoliczności. Natomiast kwestie merytoryczne, które, o których stanowiła ta interpelacja, czy też zapytanie, proszę w kolejnym punkcie. Ale proszę, panie przewodniczący, pan mnie nie przekonał. Uważam, że jest to ten punkt, w którym mam prawo się nie zgodzić, bo ja nie podważałam decyzji prezydenta, że on, że prezydent może lub nie wydaje mieszkań, nie sprzedaje tych mieszkań, bo to jest tylko i wyłącznie kompetencja prezydenta. Ale chciałabym się nie zgodzić również ze stanowiskiem Rady, które jest jednoznaczne ze stanowiskiem, które otrzymałam tutaj, a to Rada ma kompetencje, żeby zmieniać wysokość bonifikaty i ustalić nowe warunki czy zasady wykupu lokali komunalnych dla naszych mieszkańców. Ja się z panią zgadzam, przy czym ten sam temat samych bonifikat i polityki miasta uważam, że jakby zasługuje na dyskusję w innym punkcie. Okay. Pan przewodniczący Paweł Dalke. Szanowni Państwo, ja się trochę, serce mi bije i się bałem, czy mam się odzywać, bo się boję, że będę zakrzyczany za chwilę, biorąc pod uwagę porę, bo ani nie w punkcie interpelacji, ani sprawy różne. Natomiast coś mnie tknęło i włączyłem sobie statut przed chwilą. I powiem jednak to, bo boję się, żeby czasem nie okazało się, że ten wybór, który przed chwilą zrobiliśmy, no, a nie jest to wybór tu nasz wewnętrzny, tylko do stowarzyszenia, do związku międzygminnego, żeby nie okazało się czasem, że on był nieprawomocny. Mianowicie chodzi konkretnie o paragraf 60 naszego statutu, ustęp 3, który mówi wyraźnie, że w przypadku głosowania w sprawie wyboru osób przewodniczący obrad przed zamknięciem listy zapytuje każdego, czy zgadza się kandydować. Oczywiście to nie ma zastosowania, kiedy złożono na piśmie zgodę, ale i dalej ten ustęp 3 mówi tak. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie dopiero są wybory. I stąd moje pytanie jest takie, czy czasem zabrakło tego jednego elementu, w sensie nie było zamknięcia listy i to niby jest śmieszna rzecz, ale żeby ktoś za chwilę, skoro tak wyraźnie mówi statut, nie zarzucił nam, że czasem te wszystkie wybory, które zrobiliśmy, są jak ci nasi przedstawiciele są nieprawomocni. Myślę, że tu pani prawnik powinna się ustosunkować. Dziękuję za ten głos. Faktycznie bardzo proszę panią mecenas o odniesienie się do tych uwag. W tej sytuacji, żeby rzeczywiście nie okazało się, że nie dopełniliśmy tutaj jakichś formalności, myślę, że należałoby jeszcze raz przeprowadzić głosowanie, żeby wyraźnie podkreślić, iż została zamknięta lista kandydatów. Ale zanim głosowanie, to rozumiem zmiana porządku obrad, tudzież, no proszę podpowiedzieć jaką dalszą procedurę, chyba że pan przewodniczący podpowie. Bardzo proszę, pan przewodniczący, proszę o włączenie mikrofonu. Pan przewodniczący Pawłowiarczyk. Czy wykorzystanie, jakby zapytanie przewodniczącego, czy są inne kandydatury i brak zgłoszeń, nie stanowi zamknięcia listy? Bo takie pytanie padło. Czy są inne kandydatury? Nie było. Więc jeżeli chodzi o samo stwierdzenie, że zamykam listę, to rzeczywiście takiego stwierdzenia nie było. Ale czy to nie wyczerpuje jakby znamion tego, że lista jest zamknięta, brak dalszych zgłoszeń? Proszę Państwa, mamy moc sprawczą, żeby i cofnąć się. Możemy równie postanowić, że jesteśmy świadomi tego mojego uchybienia, ale mimo to idziemy dalej. Nie. Pod rozwagę Państwa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, nie chcę być śmieszna, ale wydaje mi się, że w tym punkcie należałoby się obudzić, ponieważ od tego jest pani mecenas na sesji od zera do któregoś punktu, że musi czujna być, a nie żeby radny był już do tego stopnia czujny, przeszkolony, żeby zwracał uwagę. Więc ja zwracam raczej uwagę nie panu przewodniczącemu, ale pani mecenas, żeby była czujna na każdą uchwałę. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście biorę tę uwagę przede wszystkim do siebie. Chociaż chyba wszyscy czujemy się troszkę usprawiedliwieni wodną tematyką dzisiejszej sesji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalke. Ja jak gdyby w kwestii wyjaśnienia jedno zdanie, to nie, żebym był jakoś tam nad wyraz czujny, tylko akurat brałem udział w komisji statutowej, stąd kojarzę, że tam jakieś takie zapisy były i coś mnie tknęło, że jak gdyby statut sobie włączyłem. Natomiast odpowiadając panu przewodniczącemu Jarczakowi, ja się zgadzam, że to wyczerpuje znamiona, tylko tu jest wyraźnie napisane, że poddaję pod głosowanie to zamknięcie obrad.
To jest wyraźnie ten akt i dlatego stąd moja wątpliwość. Dziękuję panu przewodniczącym. Panie mecenas, proszę powiedzieć w takim razie, ponieważ my jesteśmy obecnie w punkcie 25, chcemy wrócić do punktu 24, czy jakiego rodzaju głosowanie powinniśmy teraz przeprowadzić? Dobrze, to ja mam propozycję taką, aby... Proszę o chwileczkę, jeśli mogę. Tak? Chwileczkę. Dobrze, no. Dlatego ja poproszę, aby pani mecenas przygotowała odpowiedź, a my tymczasem będziemy kontynuowali procedowanie punktu 25, pewnie za chwilkę 26, dobrze? Czy do punktu 25 mają państwo jakieś jeszcze głosy? Nie mamy. Tak? Bardzo proszę, pani radna Maria Miller. Bardzo proszę do mikrofonu. Tak, ale dotyczy to już złożonych. Już złożonych. To nie, dziękuję bardzo. W tym bardzo proszę, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Panie prezydencie, składałem kilka miesięcy temu interpelację w sprawie zagospodarowania terenów przy ulicy Matwiejewa. Chodziło tam o porządkowanie spraw własnościowych, spraw funkcjonalnych, obsługi w zakresie miejsc postojowych, w zakresie dróg. Ponieważ nie mam do tej pory odpowiedzi, a wiem, że są jakieś prace prowadzone w tym zakresie, chciałbym się dowiedzieć, jakie jest zaawansowanie tych prac i kiedy dostanę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Przyznam się, że jestem teraz troszeczkę zaskoczony. Wprowadził mnie pan w pewną konsternację, mówiąc, że było ta, że była tam złożona interpelacja. Jeżeli tak było, to z góry przepraszam za nieudzielenie odpowiedzi w terminie. Tym niemniej sprawdzę i dopiero będę w stanie udzielić odpowiedzi po sprawdzeniu, bo ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, że jeżeli była złożona interpelacja, że nie została udzielona odpowiedź w terminie albo nie został pan powiadomiony o przedłużeniu, no z różnych przyczyn. Muszę to niestety sprawdzić, ponieważ przykro mi, ale nie kojarzę w tej chwili tej interpelacji. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Interpelacją, niemniej taki, czy wnioskiem, w każdym razie takie wystąpienie miało miejsce. Ja prowadzę rozmowy zarówno z dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, jak i z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wiem, że tutaj postęp jakiś jest w tym zakresie, natomiast no tak jak powiedziałem, nie mam wiążącej odpowiedzi. Rozumiem, że te wątpliwości biorą się z faktu, że wystąpienie było, natomiast ono faktycznie nie miało formy interpelacji, bo interpelacje są zgłaszane na piśmie. Proszę? To było na piśmie. Okej, okay, no do następnej sesji z pewnością wyjaśnimy te wątpliwości związane z tym pisemnym zgłoszeniem pana przewodniczącego Karpińskiego. Możemy przejść do kolejnego punktu, chyba tak, punkt 26, wolne głosy, wnioski i informacje. I proszę państwa, w tym punkcie chciałbym najpierw udzielić sobie głosu. Żeby czasu nie zabrakło, bo już widzę tutaj kolejni radni się zgłaszają. Proszę państwa, Fundacja 500-lecia Miasta Piły, która powstała, aby wesprzeć jubileusz naszego miasta, zwraca się do państwa z gorącą prośbą, do państwa radnych, choć nie tylko, o to, aby dołączyć do grona co najmniej 500 obywateli miasta, którzy będą chcieli wesprzeć tęże fundację kwotą 500 zł. Mają państwo informacje o celach, jakie przyświecają tej fundacji, o stypendium staszicowskim, jakie ma być ufundowane i dalszych zasadach wydatkowania tych pieniędzy. Serdecznie państwa zachęcam do dołączenia do tego grona. Fundacja 500-lecia Miasta Piły serdecznie prosi o wsparcie. I drugi temat, on dotyczy sprawy, proszę państwa, kiedy ona się pojawiła w Biurze Rady Miasta i szczegółowo zajęliśmy się, jak zwykle zresztą, tym wnioskiem, okazało się, że mamy do czynienia
z pewną niebywałą historią, wiążącą się tak naprawdę z nieznajomości prawa, ale też no, trudno winić za tę nieznajomość mieszkańców. Mianowicie chodzi o mieszkańców bloku przy ulicy Bohaterów Stalingradu numer 25, 27, 29 oraz Dzieci Polskich 22, 4 i 6. Sprawa dotyczy zdewastowanego budynku po byłym obiekcie handlowym tam na rogu Wojska Polskiego i Dzieci Polskich, powybijanych okien, drzwi, paneli, które są wokoło obudowane. Dewastacja ta trwa 7 lat i też jest informacja, że te interwencje mieszkańców trwają 7 lat. I proszę Państwa, kiedy otrzymałem to pismo, zresztą poprosiłem o opinię prezydenta państwa, też zaznajomiłem z treścią tego pisma, okazało się, że po otrzymaniu odpowiedzi od pana prezydenta w tej sprawie nie mieliśmy możliwości tak naprawdę przesłania odpowiedzi, ponieważ przepisy prawa są tutaj bezwzględne i mimo tego pisma i być może innych wcześniejszych adresowanych nie do biura rady, ale do któregoś wydziału Urzędu Miasta, ze względu na to, że nie były podpisane, były traktowane jako anonim. No, nie mogły być na ślepo wszystkim mieszkańcom tychże klatek rozsyłane. Ale i w związku z tym chciałbym po pierwsze przeczytać Państwu tutaj publicznie odpowiedź na to, to jest dosyć krótka odpowiedź, a dosyć chyba istotna, na tę sprawę oraz jednocześnie zaapelować do Państwa, w szczególności jeżeli dotyczy to wniosków zbiorowych, aby przynajmniej jedna osoba podpisała się, abyśmy następnie, czy prezydent, czy przewodniczący Rady Miasta, czy radny, abyśmy mogli przynajmniej jednej osobie wskazanej w piśmie przekazać odpowiedź. Proszę Państwa, pismo podpisane przez prezydenta miasta Piły. Odpowiadając na pismo z dnia 17 października, numer pisma, uprzejmie informuję, że budynek stojący na działce o numerze geodezyjnym 66/11, numer policyjny budynku 44, przy Alei Wojska Polskiego jest własnością prywatnego przedsiębiorcy w nawiasie Wielkopolskiego Funduszu Gospodarczego spółka z o.o. z Poznania. Interwencję w sprawie tego obiektu podjąłem bezpośrednio po objęciu funkcji prezydenta miasta Piły. Do wszystkich instytucji mogących mieć wpływ na tę kwestię skierowana została w trybie interwencji stosowna korespondencja. Zarówno moje pisma, jak i odpowiedzi tych instytucji przekazuję w załączeniu. W ostatnich miesiącach ponownie podejmowane są interwencje. Teren monitoruje Straż Miejska. Odbyło się także spotkanie z władzami spółki, na którym właściciele obiektu zadeklarowali jego przebudowę, prezentując wizualizację. Wykorzystując więc wszystkie przysługujące mi jako prezydentowi uprawnienia do działań w tym zakresie, zapewniam również, że nadal będą wykonywane wszelkie działania porządkowe. Chodnik od strony Alei Wojska Polskiego jest pasem drogi wojewódzkiej. Zwrócę się więc w tym temacie do zarządcy drogi, by przeanalizował kwestię zwiększenia światła chodnika i doprowadził do korekty ogrodzenia. Wszystkich Państwa zainteresowanych, tych, którzy być może już od kilku lat piszą w tej sprawie, zachęcam po odbiór czy wgląd do korespondencji w tej sprawie do Biura Rady Miasta Piły. Ze swojej strony wszystko. Pani Radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Tak, Panie Przewodniczący, proszę tylko o jedną rzecz, żebym mogła się dokładnie wypowiedzieć i spowodować wypowiedź innych w tej kwestii. Otóż od dłuższego czasu, a tak przypuśćmy to dobrze, miesiąc trwa akcja protestacyjna jeszcze w małym zakresie, ale dotycząca podjęcia inicjatywy przez 5 dyrektorek pilskich przedszkoli przekształceń prywatyzacji przedszkola numer 7, numer 4, 15, 17, 18. Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo, ja będę mówiła może troszeczkę chaotycznie, ponieważ nie spowodowałam nie na piśmie, tylko od serca. Dziwnym przypadkiem stało się, że radni, jak tu jesteśmy, o tej sprawie dowiadujemy się dopiero z inicjatywy nauczycieli, pracowników tych przedszkoli i rodziców. Bo to oni właśnie zainicjowali protest przeciwko
tej inicjatywie, która wyszła oddolnie od pięciu dyrektorek, które w swoich placówkach tworzą i tworzyły zebrania, spotkania informujące swoje załogi o tym wszystkim, co się dzieje, a mało tego, informujące między innymi o tym, że na 99% na 100 jest to dogadane z miastem, że one już wszystko wiedzą, że to wszystko jest, listy intencyjne, wszystko, że to już jest załatwione i tak dalej. Nie będę przybliżała, bo państwo czytacie gazetę, byliście na tych spotkaniach. Wczoraj się odbyło jedno z wielu spotkań na Bydgoskiej 21, gdzie przyszli rodzice z inicjatywy rodziców tych placówek zresztą i Związku Nauczycielstwa. Był tam również pan prezydent Szewc, był pan dyrektor Sebastian Dzikowski, za co dziękujemy. Ponieważ nie byli zaproszeni, jako że inni też nie byli zaproszeni, ale było to zrobione właściwie, ponieważ na nitce TV Asta leciał pasek zapraszający, informujący. I to dobrze, bo była okazja wymienić poglądy i zderzyć się z prawdą i nieprawdą. Zostałam upoważniona, jako że do mnie, ja to zresztą w czerwcu tu pytałam, dostawałam odpowiedź od pana prezydenta Głoskiego, że tematu nie ma. Potem pytałam we wrześniu, tematu nie ma, bo mnie niepokoiły panie. Aż dopiero teraz, kiedy stało się to no, niedobre, niewłaściwe, bo wiemy doskonale, że przedszkola, ten materiał delikatny powinien funkcjonować spokojnie, bez trosk, bez stresów, a tam w tej chwili się już nie pracuje normalnie, bo tam jest wulkan stresu. Pani radna, do rzeczy. Panie przewodniczący. Nie, bardzo proszę, panie do przewodniczący, rzeczy. Ja bez mikrofonu też potrafię głośno mówić. A ja panią chciałbym. Wobec tego zmierzam do celu, do sedna, bo tych głosów będzie pewnie więcej. Nie może być tak, że nasze piękne placówki, które od wielu, wielu lat w naszym pięknym mieście Grodzie Staszyca były budowane, były tworzone dla dobra ogółu, dla dobra, jak to się mówi, obywateli i ich dzieci, dzisiaj z inicjatywy kilku pań mają być sprywatyzowane, bo tak one już podjęły. Dobrze, że wczoraj pan prezydent w pewnym sensie wyjaśniał, ale może dzisiaj, skoro zostałam upoważniona do tego konkretnego pytania. One w tej chwili i rodzice słuchają tych ostatnich punktów. Nie chcieli celowo przychodzić, chociaż wiedzieli, że mogli. Nie ten czas. Chcą usłyszeć, że nie ma takiej zabawy w prywatyzację pilskich placówek. Tam ma być po prostu spokojna, racjonalna praca. Bo byłoby to złem ostatecznym, gdyby nasza rada, mądra rada, podjęła tak nierozsądną i głupią decyzję. Ja na ten moment tyle. Zapraszam do wysłuchania innych moich koleżanek i kolegów. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie? Bardzo proszę, pani radna Maria Miller. Ja w tym temacie oczywiście wypowiedziałam się do prasy, na prośbę oczywiście redaktora, czy pani redaktor, ale również chcę powiedzieć i zgodzić się tutaj z moją przedmówczynią, że przynajmniej ja jako członek PiS-u, ja myślę, że wypowiadam się również w imieniu koleżanki i kolegów, tworzyliśmy koalicję pod pewnymi warunkami i jednym z tych warunków był fakt, że mowy nie może być o likwidacji szkół, przedszkoli, szpitali. No, prywatyzacja jest formą likwidacji, zatem bez względu na to, jak to nazwiemy, jak to się przeobrazi, co z tego wyniknie i powstanie, uważam samą ideę za wybitnie trafiającą w rodziny nisko uposażone materialnie i krzywdzące dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Ja jako członek PiS-u, który zna program i program ciągle PiS-u jest mi bliski z racji właśnie tej idei socjalnej również,
Zatem no, proszę się nie spodziewać, że taką ideę poprę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jeśli mogę dodać, panie pomysłodawczynie, to mogę wyrazić tylko ubolewanie, bo one jakby już popełniły samobójstwo zawodowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Proszę państwa, to nieważne, kto pierwszy, kto drugi, czy panie dyrektorki, czy ktoś w Urzędzie Miasta. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, abyśmy my w tej sytuacji, w tej chwili przyczynili się do tego, aby nasze pilskie przedszkola zostały sprywatyzowane. Znamy ogólną sytuację, jaka w tej chwili jest na rynku. Jest ogólny kryzys i wiemy doskonale, ludzie mają problemy z pracą, zarobki są niskie i naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby młodzi ludzie, którzy w tej chwili mają tak trudny start życiowy, trudno o dostęp mieszkania. No, my, gdzie państwo wypowiada się, że idzie młodym rodzicom naprzeciw, że chce im pomóc, a tu w tej sytuacji mówi się o prywatyzacji przedszkola, no chyba tu jakieś nieporozumienie. Uważam, że temat powinien być zamknięty jak najszybciej, żeby na ten temat w ogóle nie dyskutować, bo szkoda nerwów tych ludzi, nauczycieli. Ja powiem jedną rzecz, to było głośne, proszę państwa, wczoraj wieczorem wracając z tego zebrania, spotkałem się ze swoją uczennicą, która w tym przedszkolu pracuje. Ona mówiła mi o tym ze łzami. Ona była w takim stresie, że mówi, nie wie, co ją czeka i jak będzie ta jej praca dalej wyglądała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Jarczyk. Szanowni państwo, zgadzam się z pewnymi tezami, to znaczy tak, zgadzam się z tym, co powiedziała radna Wiesia Sztaba, że my nic o tym nie wiemy. Dowiadaliśmy się o tej chęci, o tym wniosku z mediów. Zgadzam się też z tym, co powiedział przewodniczący Muchewicz i pani radna Maria Miller, tylko odnoszę wrażenie, że my już tu przeciwko podejmujemy jakąś uchwałę. Ja zanim wejdziemy w dalsze dyskusje, zwracam się do pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę zanim zaczniemy dyskutować, powiedzieć, czy w ogóle jest coś takiego brane pod uwagę i czy w ogóle pan coś na ten temat wie i czy w ogóle rzeczywiście coś się dzieje oprócz medialnej wrzawy. Ja bym najpierw, zanim przejdziemy dalej do dyskusji, chciał znać stanowisko pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Łada. Leszek, może ja przed tobą. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew. Po części wyręczył mnie przed chwilą pan przewodniczący Jarczak, bo ja wczoraj na tym spotkaniu zadałem pytanie panu prezydentowi, czy są takie plany i ewentualnie na jakich zasadach miałyby nastąpić te przekształcenia. W związku z czym ja myślę, że to jest to, czego powinniśmy na ten moment oczekiwać od organu wykonawczego. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Łada, proszę. Uczestniczyłem wczoraj w tym spotkaniu razem z rodzicami, z nauczycielami. I moje obawy szły w kierunku tego, że Rada czy koalicja tutaj rządząca, siedząca może tą prywatyzację poprzeć. I tutaj chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować pani Marii Miller. I to już mi wystarczy. Ja wiem, że ta uchwała ewentualna o prywatyzacji nie przejdzie. I tego oczekiwałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o włączenie mikrofonu. Bardzo proszę. Chyba jednak chciałbym to w odniesieniu do kolegi Leszka, bo te słowa, które powiedziałeś Leszku, to jakby sugerują to, że koalicja przygotowała uchwałę o prywatyzacji przedszkoli. No ja dokładnie przed chwilą powiedziałem, że dowiedziałem się o tym z mediów i nie było żadnych ustaleń ani próby stworzenia uchwały, więc tego typu sugestia, że koalicja coś tam szykuje i teraz jestem pewien, że nie przejdzie po wypowiedzi radnych PiS-u, no jest takim trochę chyba krokiem za daleko idącym i wkładającym nam jakby w decyzję rzeczy, które nie mają miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Pochylski, proszę bardzo. Również byłem na tym spotkaniu wczoraj i chciałbym dodać, że miejmy nadzieję, że ta afera, która jest spowodowana, znaczy już jest medialnie nagłośniona mocno, że coś pewnie na rzeczy jest, ale że to tylko na tym pozostanie, że to taki sportowy falstart, pani dyrektorek,
bo prywatyzacja przedszkoli mogłaby pociągnąć za sobą w niedalekiej przyszłości, a dlaczego nie prywatyzacja szkół podstawowych albo gimnazjów? No w obecnym czasie naprawdę trudnym, finansowym dla nas wszystkich. Myślę, że to nie powinno mieć miejsca i żeby ten temat czym prędzej zamknąć, bo te panie są naprawdę widać w tragicznej sytuacji psychicznej, bo rozmawialiśmy nie z jedną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Kubica, bardzo proszę. Wczoraj chyba wszyscy radni otrzymaliśmy w ogóle zaproszenia na wczorajsze spotkanie. Niektórzy radni byli. My jako przedstawiciele Komisji Spraw Społecznych byłyśmy w Wyżysku na posiedzeniu wspólnej komisji z Radą Powiatu. Także nie uczestniczyłyśmy w tym spotkaniu, co wcale nie znaczy, że nie jest nam bliski ten temat. W ogóle czuję się dotknięta wypowiedzią kolegi radnego Leszka Łado, że gdzieś już coś zostało ustalone, gdzieś coś zostało powiedziane i teraz wypowiedź koleżanki radnej Miller usatysfakcjonowała kolegę, że w zasadzie nic z tego nie będzie. Wyraźnie było wcześniej powiedziane przez kolegów, przez kolegę Pawła Jarczaka, przepraszam, że tak samo nic nie wiedzieliśmy, jak i państwo nic nie wiedzieli na ten temat. Panie dyrektorki złożyły wniosek. Każdy ma prawo złożyć wniosek. Na wniosek trzeba odpowiedzieć. To wszyscy państwo, którzy pracujecie jako urzędnicy, wiecie. I odpowiedź pewnie jakąś tam otrzymają, ale wcale to nie znaczy, że my jesteśmy za. W ogóle nie było takich planów, żeby prywatyzować przedszkola i na pewno tutaj odpowiedź do kolegi radnego Pochylskiego i tym bardziej szkół podstawowych, gimnazjów i tak dalej. Myślę, że temat został rozdmuchany, nie wiem po co, bo chyba wypadałoby porozmawiać z prezydentem na ten temat, dojść do źródeł, dowiedzieć się, jak to naprawdę wygląda, a nie od razu protesty, rozmowy, bo coś tutaj się szykuje, takie podburzanie i właśnie myślę, że to jest nieetyczne, to jest niemoralne. Sianie tego niepokoju wśród rodziców, wśród pracowników przedszkoli, bo i tak jako pracownicy przedszkoli i w ogóle pracownicy oświaty mają dużo do zrobienia, dużo pracy, pracy bardzo nerwowej, także fundowanie im dodatkowego stresu, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, jest zupełnie niepotrzebne. I nie wiem, komu to miałoby służyć i czemu to miałoby służyć, bo przecież rzecz można było zwykle po prostu wyjaśnić u źródła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Łada, bardzo proszę. Wywołany zostałem do odpowiedzi. Powiem tak, stres został wywołany u rodziców i u nauczycieli. Nie przeze mnie, tylko przez cztery panie, które złożyły odpowiedni wniosek, podobno, do Urzędu Miasta o prywatyzację. I gdyby była w tej sprawie informacja, komunikacja, że nic takiego nie nastąpi, to w ogóle problemu by nie było. A gdybyście państwo jeszcze usłyszeli, co panie inicjatorki mówiły do swoich pracowników, jakie plany, zamierzenia, no to ten stres był. I reakcja była taka, a nie inna. Szanowni państwo, ja jednak mam wrażenie, że tutaj pod płaszczykiem troski o wiele środowisk tak naprawdę nie mamy do czynienia z niczym innym jak z zwykłą robotą polityczną jedynie, bo proszę państwa, od momentu pierwszych sygnałów, które z tym się wiązały, było posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i nikt się nie zająknął, a mógł zapytać się, mówię tutaj, zwracam się do pani radnej sztaby, o pana prezydenta.
Do tego czasu była możliwość poproszenia o spotkanie. To teraz tak naprawdę poprzez media, poprzez spotkania, poprzez robienie takiego szumu informacyjnego próbuje się ustalić coś, co mam wrażenie, że jest dosyć proste do ustalenia i zamierzam za chwilkę to uczynić. Panie prezydencie, czy mógłby pan się wypowiedzieć w tej sprawie? Dziękuję. Ależ oczywiście, że tak. I pierwsza uwaga, jakoś nikt do mnie, ani do prezydenta, ani do zastępcy pani Beaty Dudzińskiej się w tej sprawie nie zwrócił, a należało jednak do źródła dojść, w jaki sposób zamierzamy, bo wnioski zostały złożone i każdy nauczyciel ma prawo taki wniosek złożyć, każdy dyrektor ma prawo taki wniosek złożyć i ma podejmować działania związane z rozpoznaniem, w jaki sposób by chciały to przedsięwzięcie przeprowadzić. Natomiast decyzję ostateczną, albo inaczej, nawet nie ostateczną, wstępną decyzję podejmuje pan prezydent, pan dyrektor Dzikowski, ja i pani prezydent. Tak jak mówiłem na wczorajszym spotkaniu, to nie jest temat, który można by zamknąć w przeciągu jednego dnia, powiedzieć tak lub nie. I proszę ode mnie nie oczekiwać, że ja w dniu dzisiejszym odpowiem tak lub nie, ponieważ ja cały czas zapoznaję się z materiałami, z tym, w jaki sposób takie działania były przeprowadzone w innych miastach, czy odbiło się to w jakiś sposób na dzieciach, czy odbiło się to w jakiś sposób na rodzicach, czy odbiło się to w jakiś sposób na sytuacji ekonomicznej, budżetowej danego miasta, czy danej grupy, która to zagadnienie chciała przeprowadzić. I tak jak w dniu wczorajszym powiedziałem, ja w przeciągu około 2 tygodni będę w stanie jasno powiedzieć, jakie jest moje stanowisko. Wiecie państwo równie dobrze, że aby do tej czynności doszło, to musi to przejść przez Radę Miasta. Musi to przejść przez Radę Miasta. Ja nie mogę ani pan prezydent, ani nikt inny jednoosobowo podjąć decyzji w tym zakresie. I panie doskonale o tym wiedzą. I powiem w ten sposób. Jeszcze w odniesieniu pan radny Zbyszek Kosmatka. Zbyszku, ty chciałeś to pytanie zadać, a powiedziałeś, że go nie zadasz po mojej wypowiedzi. Ty tylko się zapytałeś w ostatnim momencie, czy na sesję lutową trafi projekt uchwały. Ja odpowiedziałem, że nie udzielę w tym momencie takiej odpowiedzi. Ale to już taki szczegół. I proszę państwa, gdybyśmy, jeżeli można, ja zakończę, dobrze? Gdyby inicjatorzy tego, jak pani radna nazywa, protestu, zechcieli do mnie przyjść, ja bym powiedział, że ja przeanalizuję sytuację i dopiero wtedy podejmiemy decyzję, bo decyzję podejmą wszyscy radni, nie tylko ja. Natomiast w tym momencie, proszę wybaczyć, ale ja mam pretensje właśnie do państwa o to, że taki w odniesieniu szczególnie do dzieci, w odniesieniu do, szczególnie do dzieci, że tego typu sytuacja nastąpiła. Bo powtarzam, ja jestem otwarty dla każdego, pan prezydent jest otwarty dla każdego. W każdym momencie można było przyjść i rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kosmatka. Bardzo proszę. Ktoś ma włączony? Aha, już. Panie przewodniczący, ja proponowałbym jednak, aby nie używać stwierdzeń działania polityczne, robota polityczna i szereg innych. I teraz ad rem. Odbyły się 2 spotkania, jedno wywołane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, drugi z inicjatywy rodziców. Te spotkania nie odbyły się przypadkiem na zasadzie, że gdzieś jedna pani drugiej pani bądź jeden pan drugiemu panu coś powiedział, że rzekomo, tylko odbyły się na skutek tego, że dyrektorki przedszkoli zwołały swój personel i wyłuszczyły ideę dalszego funkcjonowania placówki po podjęciu określonych działań, które rzekomo w 99% są już ustalone. W związku z czym proszę się nie dziwić, że zarówno pracownicy, bo to nie tylko nauczycielki, pracownicy tych placówek, jak również i rodzice
poczuli się, mówiąc bardzo delikatnie, bardzo zaniepokojeni. I teraz kwestia dochodzenia do źródła. To źródło, na które przed chwilą wskazywał pan prezydent Szewc, a wcześniej pan przewodniczący, być może niektórym czy wielu wydawało się bardzo odległe. W związku z czym szukali osób, które mogą ewentualnie ich obawy przenieść w gronie tych, których wybierali jako radnych miasta. I ci wszyscy, którzy uczestniczyli, spełniali po prostu jeden z obowiązków radnego. I tu nikt nie próbuje bawić się w politykę, nikt nie próbuje nikogo podburzać. Jedni mówią bardziej ekspresyjnie, inni mniej. Natomiast wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tak długo, jak długo nie będzie wniosku w postaci projektu uchwały o woli przekształcenia, tak długo temat jako fakt publiczny nie istnieje. Póki co istnieje jako fakt medialny. A przy okazji mam możliwość sprostowania nieścisłej informacji, mianowicie w jednym z pilskich tygodników zawyżono ewentualne korzyści gminy z tego tytułu blisko pięciokrotnie. Nie 7,5 miliona, ale tak szacunkowo 1,7 miliona do 2 milionów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztarpa, bardzo. Przepraszam najmocniej. Ja pan radny, przepraszam panią radną, pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz wcześniej się zgłaszał, tak? Chcę potwierdzić. Panie przewodniczący, obrażony jestem, że pan to stawia sprawę jako sprawę polityczną. Naprawdę, ja nie jestem tutaj od polityki. Ja jestem tutaj po to, żeby zajmować określone stanowisko moich wyborców i ludzi mieszkających w Pile. Ja tam, gdzie jest dobrze czynione, jestem za. Tam, gdzie mam wyrazić swoje zdanie, że coś mi się nie podoba, mówię, że nie. Przecież ja mam prawo do tego. Ale broń Boże, nie może pan powiedzieć, że jest to sprawą polityczną, bo ja tym czuję się obrażony. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, powtórzę. Ja nie miałem zamiaru państwa obrazić osób, które wypełniają swój mandat radnego. Ja tylko zwracam państwu uwagę na dosyć daleką drogę do ustalenia prawdy stanu faktycznego przez radnych i ja zbyt długo funkcjonuję w samorządzie miejskim, żeby wierzyć we wszystko, co jest wypowiedziane wprost. Bardzo proszę, pani radna Wiesława Sztarpa. Panie przewodniczący, no Krzysiu wyjął mi z ust to słowo polityczne. No, ja jestem z sojuszu, to już jest polityka. Ale tu w Radzie Miejskiej jestem wybrana nie tylko przez lewicę do pełnienia mandatu radnej, tylko przez ogół mieszkańców danego regionu. To raz. I chcę powiedzieć, że w przypadku tej sprawy, jeżeli chodzi o przedszkola, to chyba pomyłka tkwi w wielu głowach. Jestem przedszkolanką od 36 lat pracy zawodowo. Od 10 emerytką, a od 47 członkiem Związku Nauczycielstwa. I pan się dziwi, że ja w tej kwestii ruszam do ataku, broniąc koleżanek, które 50 osób przyszło do mojego domu, a mam tylko M2 i nie miałam gdzie ich posadzić? Taka była prawda. I rozpacz moja jest ogromna, bo ja serce w zawodzie oddałam dla sprawy. A dzisiaj, kiedy jestem, jak to się mówi, w trzecim wieku, dowiaduję się, że te wszystkie starania i te wszystkie dobrodziejstwa, które czyniłam i czynimy dla dobra pilskich przedszkoli, bo takie to nasze przedszkola są i ten dokument jest przyniesiony na nasze spotkanie, naszej komisji, kiedy pierwsze się odbyło z dyrektorkami przedszkoli dla dobra pilskich placówek. I dzisiaj mam być posądzona, że w twojkę politycznie, panie przewodniczący, ja będę do końca, bo nazywam to po imieniu, zdrada na żywym mechanizmie tych pań w stosunku do środowiska wychowania przedszkolnego. A to, że się jako radna nie dowiedziałam pierwsza stąd,
To jest ten błąd, który należy naprawić i trzeba wszystko zrobić, żeby podciąć skrzydła samowoli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej. Ja tylko przypomnę, że owszem, pani jest radną, pani jest przedszkolanką od, jak pani powiedziała, wielu lat. Ja natomiast, szanowni państwo, jestem rodzicem przedszkolaka i to, co mnie ubodło i traktuję jako postawę nie do końca, z którą bym się zgodził, aby właśnie operując w obszarze dzieci przedszkolnych i emocji, które się z tym wiążą, powielać nieprawdę. Mamy do czynienia z tworzeniem pewnych faktów. Fakty, które nie miały miejsca, a które się powtarza, no tak naprawdę no, nie są w standardowym postępowaniu, za którym bym się opowiadał. Bardzo proszę, pan prezydent Krzysztof Szewc. Jeżeli można, jeszcze dwa słowa, proszę państwa. Ja nie jestem adwokatem pana Rafała Zdziereli, natomiast chciałbym powiedzieć, że pierwsze słowo o politycznym kontekście tej sprawy użyła osoba, która zawiązała albo zamierza zawiązać ten komitet protestacyjny. Tam wówczas było powiedziane w sposób jasny, jednoznaczny, że jest to sprawa polityczna. Takie było sformułowanie i jest to jeszcze w tej chwili na stronach internetowych wisi. Natomiast ja bym prosił o to, aby pani radna sztaba no jednak rozumiała, że są osoby, które mają inny punkt widzenia na rozwój wychowania przedszkolnego niż pani. Bo takie osoby też są. I używanie tak ostrych słów, jakich pani przed chwilą użyła, jest chyba jednak troszeczkę, ja to nazywam delikatnie, jest jednak troszeczkę przesadzone. Te panie mają bardzo duży dorobek w wychowaniu przedszkolnym. I do tej pory z pani z ust, ani z żadnych innych, nie usłyszałem na ich temat złego słowa. Natomiast to, że mają inny punkt widzenia na rozwój wychowania przedszkolnego, nie zawsze zgodny z pani stanowiskiem i ze stanowiskiem wielu innych osób, to wcale nie znaczy, iż należałoby w ten sposób oceniać ich postępowanie. Szanujmy się wzajemnie, wymieniajmy poglądy, ale nie obrażajmy ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Jolanta Lubińska, bardzo proszę. Proszę państwa, a ja chciałabym zaapelować do wszystkich. Tak naprawdę znamy stanowisko jednej strony, pracowników przedszkoli. Od wielu minut prowadzimy sąd kapturowy nad 5 dyrektorkami szkół, przedszkoli. Nikt nie wysłuchał tych pań. Uważam, że do momentu, kiedy rzeczywiście z ust prezydenta usłyszymy, że jest przymiarka do takiego rozwiązania i do takiej polityki oświatowej na poziomie przedszkola, powinniśmy zakończyć tę dyskusję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kasior. Przepraszam najmocniej panią radną, przepraszam bardzo. Pan radny Czesław Jopek. Proszę państwa, dopóki piłka w grze, także wszystko może się zdarzyć, w związku z tym proponowałbym również zakończyć tę dyskusję na temat przedszkoli. Dziękuję bardzo. Ale chciałbym w tych wolnych głosach, wnioskach poruszyć rzecz może banalną, by się wydawało dla niektórych tutaj. Parkingi i sprawa ich wykorzystania. Bilety parkingowe. Otóż, proszę państwa, przykład mój z wczorajszego dnia. No przyjeżdżam sobie do urzędu na komisję, dyżur. No i wyczytuję w punkcie 3, bo taki jest tam w tym regulaminie. Stawka zerowa obowiązuje za pierwsze 30 minut na parkowanie potwierdzonego. Tamtego na płatnym, ustawionym przy placu Staszica. Ale drugie zdanie jest. Po przekroczeniu czasu 30 minut obowiązują stawki opłat zgodnie z powszechnym taryfikatorem. W związku z tym, jeśli ja przyjechałem o 13, to pewnie do 14.30 myślę, że jak psu zupa mi się należało, za darmo jaką złotówkę włożyłem. A ja o dziwo zobaczyłem 14.02 i mam parking. A gdzie te 30 minut, które jest w tym punkcie 3?
to może ktoś to wyjaśni, albo tak zrobi ten regulamin, żeby wszyscy wiedzieli, żeby był jasny. A jeśli już jestem przy parkingach, przy biletach, to może należy również na inne parkingi popatrzeć, na te parkomaty, w skrócie mówiąc, bo one są często, gęsto nieczynne. Nie wiem, i jeszcze jest informacja, proszę przejść w inne miejsce i wykupić sobie. Konia z rzędem, że ktoś tam będzie chodził i będzie wykupał w innym miejscu. Myślę, że to trzeba uregulować. No, to są rzeczy, być może 50 groszy dla was, dla państwa nic nie znaczy, ale to są pieniądze. Od 50 groszy dorobimy i będzie więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Tresekasia, bardzo proszę. Tak, przysłuchuję się, kończy się za niedługo sesja. Ta nasza emocje coraz większe są i nie idą w tym kierunku, a ja bym chciała właśnie miło zakończyć tą sesję, a przede wszystkim pogratulować grzecznej, ładnej formy przekazywania mieszkańcom, szczególnie kierowcom, gdzie jest radar. Proszę państwa, nie tylko łapiemy i są niegrzeczne rzeczy. Są grzeczne rzeczy i zupełnie w innej formie podanej. Dlatego też proponuję, żeby wszyscy kierowcy w dowód podziękowania za te fajne wiadomości, grzeczność za grzeczność, każdy wziął sobie do serca, a więc noga z gazu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Jerzy Mat jest gotowy do odpowiedzi. Bardzo proszę. Proszę państwa, na placu Staszica obowiązuje regulamin, który dopuszcza 30-minutowe parkowanie po wykupieniu biletu ze stawką zerową. Czyli jeżeli ten bilet zostanie wykupiony, to 30 minut osoba, która ma do załatwienia sprawę w urzędzie, ma prawo parkować. My dopuszczamy jeszcze taką formułę, że jeżeli na dłużej po prostu osoba ta ma do załatwienia sprawę, to powinna wykupić już następny bilet płatny, stosowny do czasu, w którym przewiduje, że będzie postojowe miejsce po prostu zajmować. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan przewodniczący Paweł Dalkę, bardzo proszę. Ja jednym zdaniem, tylko absolutnie nie zgodzę się tu z panem dyrektorem ewidentnie, bo akurat z kolegą radnym Czesławem Jobkiem po dyżurze wczoraj razem czytaliśmy ten regulamin i punkt trzeci mówi wyraźnie, że po bezpłatnych 30 minutach obowiązują stawki podane w cenniku. Czyli jeżeli wrzucam złotówkę, to powinno się liczyć po tych bezpłatnych 30 minutach, tego po prostu nie ma. Tłumaczenie pana dyrektora to powoduje, że tak naprawdę co pół godziny można zlecieć i bezpłatnie nadusić. To nie na tym chyba ma polegać. Pół godziny jest na załatwienie czegoś, w momencie kiedy się zostaje dłużej, wykupuje się bilet. Tak mówi regulamin. Punkt trzeci, proszę sobie tam spojrzeć dokładnie. Po bezpłatnych 30 minutach obowiązuje cennik. Po bezpłatnych obowiązuje cennik, czyli wrzucając złotówkę, ona powinna być policzona po bezpłatnej pół godzinie. Powinienem mieć półtorej godziny jak gdyby czasu na parkowanie. Myślę, że o to koledze radnemu Jobkowi chodziło i ewidentnie zaprogramowanie tych parkomatów, co zresztą było w mediach już podnoszone, jest niezgodne z tym regulaminem, więc albo powinno się regulamin zmienić, albo przeprogramować te urządzenia. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie prezydencie, nie wiem, czy to na dzisiaj, ale ostatnio w telewizji wiele słyszymy o sytuacjach polskich szpitali, o tym, ile ludzie muszą czekać na wizytę u specjalisty. Śmieszne, mam problem, właśnie, że mam problem. Śmieszne daty podawane. Ja bym chciał poprosić, bo na pewno pan tej informacji nie udzieli, jak to wygląda w naszym pilskim szpitalu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie udzielę panu odpowiedzi od ręki, natomiast zwrócę się do starostwa o udzielenie odpowiedzi, ponieważ szpital podlega starostwu powiatowemu. I udzielę panu odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ładek, proszę bardzo. Powracam do parkingów. Mianowicie takie wydarzenie też z autopsji. Mianowicie włożyłem złotówkę. Kartki potwierdzającej wpłatę nie otrzymałem. Dzwonię więc do Straży Miejskiej. Informuję panią, że bankomat, parkomat połknął mi złotówkę, nie wydał kwitka. Podałem swoje nazwisko. Proszę to gdzieś zanotować. W razie, gdybym miał jeszcze zapłacić karę, to pani potwierdzi, że ja dzwoniłem. Ja nie jestem od tego, żeby czy zawiadamiać. Panie komendancie, można. Można potwierdzić. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kosmatka. W dalszym ciągu sprawa parkingów, ale z nieco innego punktu. Otóż jeden z mieszkańców poinformował mnie o sytuacji, z jaką się spotkał na parkingu płatnym w ciągu Alei Piastów. Otóż zajechał samochodem, ale do parkomatu miał ileś tam metrów. Wysiadł z samochodu, poszedł do parkomatu, żeby wykupić bilet, wraca z tym biletem, a w tym czasie stoi już przy samochodzie nie strażnik, tylko pracownik pilnujący parkingów i opłat i już wypisuje mu zaproszenie do Straży Miejskiej.